Sprawdź, czy podane obok nierówności liczby należą do zbioru rozwiązań tej nierówności. W tym zadaniu po prostu bierzemy po kolei liczby i wstawiamy je w miejsce x i patrzymy, czy nierówność zachodzi, czy też nie zachodzi. No taka żmudna robota, ale do dzieła. To lecimy. Zacznijmy od minus 5. Wstawiamy za x minus 5. Będziemy mieli minus 5, czyli podpunkt a, minus 5 do kwadratu ma być większe od 4. Minus 5 do kwadratu to jest 25. Czy jest większe od 4? Oczywiście jest, czyli piątka spełnia. Sprawdzamy 0. 0 do kwadratu większe od 4, czyli 0 większe od 4. Oczywiście jest to fałsz, czyli nie spełnia. Pierwiastek z 3 do kwadratu ma być większy od 4. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3 większe od 4. Oczywiście to jest fałszywe, czyli nie spełnia. Podpunkt B. No to lecimy. Wstawiamy sobie za x minus pierwiastek z 5. Minus pierwiastek z 5 do kwadratu. Ujemna do kwadratu jest dodatnia. Minus pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5. Mniejsze równe od 3 razy minus minus pierwiastek z 5. I tu w zasadzie widzimy fałsz, no bo po prawej stronie jest liczba ujemna. 3 razy minus pierwiastek z 5 jest ujemny, a po lewej jest dodatnia. No to dodatnia nie jest mniejsza od ujemnej, czyli odpada. Wstawiamy 0. 0 do kwadratu to jest 0. Mniejsze równe od 3 razy 0, czyli po prostu od 0. 0 mniejsze równe od 0 to jest prawdziwe, no bo 0 jest akurat równe 0, czyli spełnia jakby to równe, nie? Czyli to, co tu kreseczkę na dole. Czyli tak, jest to prawidłowe, spełnia. No i trzeci warunek mamy 2,5, znaczy warunek, trzecia liczba, 2,5 wstawiamy. 2,5 do kwadratu to jest 6,25. Ma być mniejsze, równe od 3 razy 2,5, to będzie 7,5. 6,25 jest mniejsze od 7,5, jest to spełnione, zatem tak. Mamy dwie liczby, które spełniają, jedną, która nie spełnia. C. C, weźmy troszkę wyżej, podstawiamy. Najpierw minus 1. Minus 1 do kwadratu to jest 1. Większe równe od minus 1 do trzeciej, czy od minus 1. Jest to prawdziwe. Później wstawiamy 0. 0 do kwadratu to jest 0. Większe równe od 0. 0 większe równe od 0. Jest to prawdziwe. No i 1 druga, wstawiamy za x. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. Większe równe od 1 drugiej do 3, czyli 1 ósmej. 1 czwarta, to są inaczej 2 ósme, to jest większe równe od 1 ósmej, to jest spełnione. Czyli tutaj wszystkie trzy liczby spełniają. Podpunkt D mamy tak, minus 10. Minus 10 do kwadratu to jest 100. Mniejsze od minus 4 razy minus 10, czyli od 40. 100 nie jest mniejsze od 40, czyli tutaj wykreślamy. Wstawiamy sobie minus pierwiastek z 3. Minus pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Mniejsze od minus 4 razy minus pierwiastek z 3, czyli od 4 pierwiastków z 3. 4 pierwiastki z 3. Pierwiastek z 3 to jest 1,70 coś. Razy 4 to mamy tak na szybko szacując prawie 7. Trójka jest mniejsza od 7. Jest to spełnione oczywiście. Jest to oczywiście spełnione. Tutaj przypominam minus 4 razy minus pierwiastek z 3. Dwa minusy dały plus. No i podstawiamy 0. 0 do kwadratu, czyli 0. Mniejsze od minus 4 razy 0, czyli od 0. 0 nie jest mniejsze od 0, bo 0 jest równe 0, czyli tutaj odpada. Podpunkt E. Wstawiamy sobie na początku za x od 0 zaczniemy. Tutaj tak blisko postawi to 0 naszego wyrażenia. Lecimy 0 za x, czyli mamy 6 odjąć 0 do kwadratu to jest 6, większe od 0 plus 3, czyli od 3. 6 większe od 3 jest spełnione. I minus 10, czyli mamy 6 odjąć minus 10 do kwadratu to jest 100. 6 odjąć 100 to jest minus 94. I to ma być większe od minus 10 plus 3 od minus 7. Minus 94 nie jest większe od minus 7.
ponieważ na osi liczbowej znajduje się bardziej na lewo, czyli tutaj minus dziesiątka nie spełnia. No i podpunkt F, jak będzie w tym miejscu, za x stawiamy 2, będzie 4 razy 2 to 8, nawiasie 2 plus 8 to jest 10, mniejsze równo od 16 razy 2 plus 3 to jest 5, 8 razy 10, 80, mniejsze równe od 16 razy 5, czyli też od 80, jest to prawdziwe. No i podpunkt F i druga liczba, minus 7, 4 razy minus 7 to jest minus 28, razy minus 7 plus 8 to jest 1, mniejsze równo od 16 razy minus 7 plus 3 to jest minus 4, mamy minus 28, mniejsze równo od minus, tutaj mamy 64. I to nie jest prawdą, bo minus 28 na osi liczbowej będzie tutaj, a minus 64 będzie tutaj, czyli minus 64 jest mniejsze od minus 28, czyli nie jest to spełnione, ta liczba odpada.